Dzisiejszego mema nadesłał Marcin. Yy, za każdym razem, kiedy otworzę w obecnych czasach LinkedIn'a. Ja sam przybarzę mnóstwo ludzi dookoła i szorgen mówią I'm starting new position. I'm starting new position. I'm starting new position. Czy faktycznie tak jest? Nie wiem, ja tego obecnie nie widzę. A w dzisiejszym odcinku Sabotaż własnych projektów, spotkanie droższe od MacBooka. Zaczynamy! Dzisiaj jest 26 maja. Więc jeśli nie złożyliście jeszcze życzeń swojej mamie, to jest okazja, bo dzisiaj jest dzień matki. A to jest IT Morning, czyli zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają Wam pomóc w Waszym rozwoju. Dzisiejszy odcinek to jest jakaś masakra. To jest szósta próba nagrywania go. Już prawie mi się skończyła herbata przez nagrywanie tego, tego odcinka. Więc bez większej gadaniny zaczynamy. Naszym pierwszym materiałem jest artykuł poświęcony sytuacji, która miała miejsce. No, w sumie z tej perspektywy też parę lat temu jest to artykuł, który też wyświetlamy z Web Archive, bo jego wersja na Business Insiderze nie jest zbyt czytelna. O tym, jak autor dwóch bardzo popularnych bibliotek, Faker i Color.js, je usunął zastępując po prostu jakimiś niedziałającymi wydmuszkami, które wyplowały bardzo różne dziwne teksty. Pięć miesięcy temu zdawało mi się, że to było dawniej. Hmm. Bo musimy mylić. Może to nie jest historia aż tak dawna jak, jak mi się wydawało, ale ja jestem prawie pewien, że to było rok dwa temu, ale może, może mylę sytuację. A mianowicie faker, jak widzicie, jest obecnie wersja 6666 i autor pisze: What really happened to Aaron Schwartz? Autor, jak się okazuje, usunął obie swoje biblioteki, które no, mają bardzo ogromną ilość pobrań tygodniowo 23 miliony pobrań tygodniowo. W wypadku Colors.js i 2,4 miliona pobrań tygodniowo. Żeby wam uzasadnić, u, u, u wyjaśnić. To nie znaczy, że tygodniowo tyle osób y, nowych zaczyna korzystać z tej biblioteki. Bardziej chodzi o to, że CICD i różne kasze się wygaszają mniej więcej raz w tygodniu. I po prostu co tydzień y, muszą pobrać nową wersję, żeby je używać w ramach swojego procesu. Y, więc, więc myślę, że to bardziej pokazuje jak bardzo popularne są te biblioteki. E, bo ile rzeczy jest w e, tygodniowo pobieranych nich, plus chyba niektóre mają chodlinkują, że bezpośrednio, ale to już myślę, że jakiś frontendowiec w komentarzach lepiej wam wyjaśni niż ja. E, no i autor usunął te obie biblioteki, powodując, hmm, czy tam inaczej, zamienił je na rzeczy, które zaczynały na przykład zrzucać w konsoli jakieś dziwne, śmieszne teksty, jak wolność, 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 i e, po prostu e, utrudniając, wręcz uniemożliwiając, relisy. O co chodzi? Sytuacja jest na tyle skomplikowana, że jak wiecie, obecnie internet to jest złożona masę Goldberga. Więc tak naprawdę, kiedy nasze dependency, yy, bardzo ostro nam się rozjadą, jesteśmy w yy, ciemnej D. Yy, I to jest sytuacja, o którą nieraz się na przykład pisze, yy, akurat bez podawania tego jako przykład. Wujek Bob w Clean Architecture pisał o tym, że musimy uważać, jak budujemy nasze zależności, żeby warto pewne rzeczy owrapować. No bo jeśli rzeczy, na których jesteśmy bardzo za zależni się zmienią, no to nie mamy na to ratunku. A tak to mamy chociaż jakieś opcje, żeby to podmienić. No i w tym wypadku właśnie ludzie się przekonali. Naz zaczęli nazywać to terroryzmem zależności, bo przez to, że te rzeczy się zmieniło, oni nie mogą nic budować. A autor podjął decyzję, że ma dość tego, że jego biblioteki są korzystane przez firmy z Fortune 500 i wiele innych firm, on z tego nie ma grosza i po prostu w odpowiedzialności. Więc podjął decyzję, że o, to jednak się wydarzyło w 2020 co to jest napisane, że yy, albo, albo niego go te firmy zatrudnią na jakąś sporą ilość kasy, albo niech sami to zrobią sobie forka i to rozwijają. No i oczywiście jak zrobił, tak powie... jak powiedział, tak zrobił. Skasował to wszystko i um, no, powstały jakieś forki tego. Przynajmniej wiem, że faker dzieje z ma swojego for forka. Um, więc jeśli gdzieś właśnie zastał już ten stary fa faker, podejrzewam, że nie działa, ale na wszelki wypadek upewnijcie się. Trudna sytuacja, rozumiem osobę, już nie rozmawialiśmy o wypaleniu w open source więc jest to skomplikowany temat. E, o tak, to jest to o czym pokazywaliśmy, ale też jest z nas właściwy artykuł. Naszym następnym artykułem jest ciekawa dyskusja, że spotkania kosztują więcej niż MacBook Pro. Autor tutaj podjął się pewnych wyliczeń, będąc freelancerem, przyjął pewne... Stwierdził, że chce zobaczyć, jaki jest go spotkania, jak pokazać, dlaczego deweloperzy nie lubią chodzi na spotkania. Użył w słowa, które jest mi nieznane, disdaining. This this dining", nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam. Jak sprawdziłem, co ono znaczy, to w dużym jest, że wywyższamy się i po prostu coś jest poniżej nas, że nasz zmysł wyższości nam nie pozwala się czym zająć. To jest coś takiego, jakbyście zarabiali, nie wiem, 100 tysięcy złotych miesięcznie i by wam się nie chciało schylić po to, że na Ziemi leży 50 złotych. Coś więcej w tym stylu. No i autor postanowił się trochę przejść do tego pseudonaukowo. Dlaczego mówię pseudo? Sam bardziej zrobił to powiedzmy na metodzie takiej trochę na oko, ale no ma dość na to że warto się im przyjrzeć. Autor przyjął założenie, że spotkania trwają godzinę i że powiedzmy składa się z zespołu czterech deweloperów i PM-a. Można powiedzieć, że składa się z testerów i tak dalej, ale powiedzmy, że chodzi o zespół deweloperski. Więc mamy cztery osoby z zespołu deweloperskiego. Autor zakłada, że, e, że w ramach wynagrodzeń dla dewelopera, że przeciętne wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne dla dewelopera to jest 200 tysięcy dolców i dwa tygodnie płatnego urlopu. E, no i że e, przeciętnie w innych benefitach to jeszcze dostaje gdzieś półtora razy tego. E, no i że przeciętnie deweloper uzyskuje stan flow w ciągu dnia na 4-6 godzin i przyjął to średnio 5. Z tym się punktem nie zgadzam. Jeśli uzyska dwie godziny w tygodniu, to ja jestem bardziej w stanie to wierzyć, bo Flow nie jest wcale takie łatwe do uzyskania. No ale powiedzmy tak, no i podzielił, że większość pracy deweloperskiej, według zasady Pareto, dzieje się w ramach stanu Flow. No i później autor zaczyna to wyliczać, i wyszło mu, że przeciętnie koszt godziny każdego dewelopera, który nie jest spędzony w flow, flow, to jest 192 dolary. Czyli że po prostu tyle. Kosztuje nieefektywne wykorzystanie godziny dewelopera. Co dało mu sumę 15360 dolców za godzinę, za. E, jeśli dobrze pamiętam, godzinne czy dwugodzinne spotkanie, chyba za godzinne spotkanie. Chociaż tu pisze coś dwa, więc już nie, nie jestem pewien. E, no i jest to suma większa niż, niż kosztuje nowy MacBook Pro. Nie jestem pewien, czy faktycznie tyle kosztuje, bo mi się coś wydaje, że w Polsce są one droższe. Więc znowu jest za, jakieś zaniżenie. Ale autor właśnie wchodzi w dyskusję na to, że jeśli spotkanie nie ma wartości, no to jest drogie. Um, moim zdaniem, film potrafią bardziej przepalać czas. ale I tak jak widzicie, nie do końca zgadzam się z wszystkimi jego wyliczeniami. Ale myślę, że mimo wszystko to jest warta rzecz. Ja też po razem mówię, że policzcie ile kosztuje wasz godzinę na, na tego spotkania. A ile tak naprawdę w tym czasie zrobiliście. Warto o tym pomyśleć. No i podsumowując, w pierwszy sposób pogadaliśmy sobie o Fakerze, i jak to autor wyłączył bibliotekę, a później policzyliśmy, ile kosztują na spotkania. To wszystko na dzisiaj i widzimy się. Tak, jutro jest jeszcze dzień. O! I dzisiaj trwa automatyzacja testów w praktyce, konferencja, na której występuje. Do zobaczenia jutro.